Dzień dobry. W paru słowach chciałem poinformować Państwa, czym różni się pumaska Air Ace od innych pumasek obecnie dostępnych na europejskim i również polskim rynku. Otóż maska ta jako jedyna charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią filtrującą. Jest to 240 cm2 powierzchni, przez którą użytkownik wciąga powietrze. Ta duża powierzchnia powoduje to, że praktycznie nie czuć oporu przy oddychaniu i jest niespotykany komfort pracy w porównaniu z innymi maskami. Ta duża powierzchnia filtrująca przekłada się jeszcze na inne aspekty, które są korzystne przy użytkowaniu tej maski. Chodzi głównie o koszty użytkowania maski. Tutaj po otwarciu zewnętrznej obudowy zakładamy przykładowo wkład przeciwtyłowy klasy P2 po wyjęciu z folii tutaj na całą powierzchnię. On, to jest jedna sztuka filtra, nie tak jak w innych maskach, dwie sztuki, i on spokojnie wytrzymuje 100 godzin pracy. Także w użytkowaniu naprawdę maska jest bardzo efektywna. Kolejną rzeczą, którą posiada ta półmaska, to jest dwa zawory o dużej średnicy. Zawór wlotowy, zlokalizowany tutaj w górnej części, który zbiera powietrze z całej powierzchni przy wdechu, oraz zawór wydechowy w dolnej części, tutaj w dolnej części półmaski, który wyrzuca wilgotne powietrze z płuc bezpośrednio tutaj do dołu. Także nie ma efektu parowania, jeżeli ktoś nosi okulary, tak jak ja. Nie ma takiej opcji, żeby parowały okulary, jako że wydech z płuc skierowany jest bezpośrednio do dołu. Półmaska Air Ace charakteryzuje się dodatkowo tym, że wykonana jest z tworzywa niealergizującego. To jest tworzywo wolne od lateksu i silikonu. Tutaj ta część twarzowa. Nie powoduje to podrażnień skóry, nie powoduje reakcji alergicznej, jeżeli ktoś ma wrażliwą skórę przy kontakcie z pot, pył. No i bardzo ciekawie jest rozwiązana kwestia w tej półmasce zakładania i zdejmowania jej. Robimy to w bardzo prosty sposób, dzięki przemyślnemu rozwiązaniu tutaj z paskami na głowie. Jest to jeden pasek jakby dwuczłonowy. Część z klamrą regulacyjną się wysuwa w ten sposób i zakładamy maskę na szyję w ten sposób. Jest ona w stanie spoczynku. A kiedy chcemy tą maskę założyć do normalnego użytkowania, wtedy praktycznie jednym ruchem wykonujemy to w ten sposób. Już jest maska założona, można w niej wykonywać pracę. Nie ogranicza pola widzenia. Bardzo ładnie leży, jest przy tym lekka. Kiedy chcemy zrobić przerwę i ją zdjąć, to wykonujemy odwrotny ruch. Górny pasek ściągamy na dół i tutaj maska nam wisi. Także zakładanie i zdejmowanie jest bardzo proste, łatwe i szybkie. Kolejną rzeczą, którą chciałem powiedzieć o tej półmasce, to jest to, że jest ona wykonana z tworzywa ABS. Jest to tworzywo odporne bardzo na udar. Można tą maskę praktycznie rzucić na ziemię i nie ma opcji, żeby tutaj tworzywo pękło, żeby korpus tej maski pęknął. Wreszcie bardzo ważna również informacja z punktu widzenia kosztów użytkowania tej półmaski. Daje ona możliwość użytkownikowi przy dłuższej, powiedzmy wielomiesięcznej czy czasami wieloletniej eksploatacji, daje możliwość wymiany nie tylko filtrów, ale również części zapasowych. I tak, najbardziej zużywającym się elementem w każdej praktycznie półmasce jest część twarzowa. I ta część twarzowa, tutaj producent ją przewiduje jako element zapasowy, jako element wymienny, włącznie z gniazdem zaworowym i z silikonowymi zaworkami, co również przekłada się na koszty użytkowania. Jest to ułamek ceny maski w stosunku do ceny maski. I wreszcie pasek na głowie, on też ma się prawo rozciągnąć, zużyć, to też można sobie z czasem wymienić i też jest to element zapasowy, oprócz filtrów oczywiście. Szanowni Państwo, na koniec
jeszcze jedna ważna cecha, która charakteryzuje pumaskę Air Ace, a która praktycznie nie występuje w innych pumaskach. Otóż maska Air Ace daje możliwość spasowania z nią właśnie takiej osłony na twarz i oczy, jak tutaj widzimy na tym plakacie. Jest to osłona z poliwęglanu milimetrowej grubości. Tutaj właśnie mam tą osłonkę, ona jest w tej chwili ofoliowana z dwóch stron. I właśnie ta osłonka umożliwia pracownikowi zabezpieczenie twarzy i oczu przed odpryskami. Nie ma konieczności zakładania okularów, co jakby powoduje dodatkowe komplikacje. Są to dodatkowe paski na głowie, które przychodzą na twarz i, no i troszeczkę powodują dyskomfort w czasie pracy. Tutaj ta szybka z poliwęglanu jest bardzo odporna na zniszczenie, na uderzenia, na pęknięcia. Zakładamy ją w bardzo prosty sposób. Otwieramy korpus półmaski. Tutaj są już przygotowane przez producenta takie otworki po dwóch stronach, dwie sztuki otworków. I w te otworki po prostu wsuwamy te wypustki, które tutaj są na końcach tej szybki. Wkładamy z jednej strony, naginamy i z drugiej strony robimy to samo. I szybka jest założona. Przysłaniamy to wszystko osłoną. I maska jest gotowa do pracy. Twarz i oczy mamy zabezpieczone. Na koniec parę słów o filtrach do tej maski. Producent przewidział tutaj trzy rodzaje filtrów. Wkład przeciwpyłowy klasy P2. Najczęściej stosowany filtr przez użytkowników na wszelkie pyły, aerozole w przemyśle budowlanym, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym. Najróżniejsze zastosowania odnośnie pyłów i aerozoli. Tutaj firma Airace oferuje również użytkownikom najwyższą klasę filtra przeciwpyłowego. Jest to klasa P3. Filtr, który jest stosowany przykładowo właśnie przy pyle azbestowym, przy pyle granitowym, przy pyle właśnie jaki jest w przemyśle farmaceutycznym. No i wreszcie mamy trzeci filtr węglowy. Jest to filtr, który absorbuje zapachy, pochłania jakieś uciążliwe zapachy i jego stosujemy zawsze w połączeniu z wkładem przeciwpyłowym klasy P2. Te dwa filtry stanowią komplet i właśnie w takiej konfiguracji możemy maskę używać na przykład przy wykonywaniu zabiegów ochrony roślin, przy wykonywaniu prac, gdzie są jakieś uciążliwe zapachy, czy przy lakierowaniu lakierami na bazie wody.